Assalamu alaikum, dzień dobry. Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie na naszym vlogu. I dzisiaj chciałabym przede wszystkim bardzo podziękować za wszystkie komentarze pod ostatnimi vlogami i za komentarze na fanpage'u. I chciałabym również odnieść się do jednego komentarza. Ktoś napisał gałganiar, tak. I powiem szczerze, że nie znałam znaczenia tego słowa i dlatego sobie sama sprawdziłam to słowo w słowniku internetowym i znalazłam trzy znaczenia. Pierwsze jest to człowiek taki źle ubrany, łachutra, niedomyty. To raczej nie jestem. Drugie znaczenie tego słowa to ktoś, kto sprzedaje różne tekstylia, ubrania. To też raczej nie. I trzecie znaczenie tego słowa odnosiło się do ubrania dziwnego, do noszenia się w dziwny sposób. I jeżeli chodzi o to znaczenie, jeżeli ktoś miałby na myśli to, że noszę hijab, że się zakrywam, no to może troszkę jestem gałganiarą. Ale podoba mi się to słowo, takie ma może negatywne znaczenie, ale taka wymowa gałganiara. Czemu nie? Mogę być i gałganiarą. Ktoś właśnie próbował pod tym komentarzem mnie bronić i mówił, że jeżeli ktoś mnie nie zna, to czemu mnie ocenia? Ale ja się jakoś nie czuję obrażona gałganiara. No, bywało gorzej. I kolejną rzeczą jest to, że ktoś pod filmem na temat dobrej żony muzułmanina poprosił o filmik na temat dobrego męża muzułmanki. I jeżeli chodzi o ten komentarz, to mam nadzieję, inshallah, w przyszłości też będzie filmik na temat tego dobrego męża dla muzułmanki. Ktoś skomentował, nie wiem, czy poważnie, czy niepoważnie, że takiego nie ma. No takiego nie ma. No, ideały nie istnieją na ziemi, nie ma ideałów, każdy z nas coś ma jakąś wadę i nie ma tego idealnego męża i idealnej żony, ale my mówimy o ideałach, mówimy o tym, co jest dla nas dobre, co uważamy, że jest dobre i co na przykład islam mówi, że jest dobre, więc warto taki film, chociaż takiego ideału nie ma, zrobić. A dzisiejszy film będzie taką relacją z mojego wczorajszego dnia. Może nawet nie relacją, tylko takim wnioskiem i takim jakby czymś, czym chciałabym się z Wami podzielić. Taką refleksją właśnie, brakowało mi tego słowa. Taką refleksją nad wczorajszym dniem. Wczoraj był poniedziałek, po weekendzie. Wiele osób narzeka, że te poniedziałki takie okropne. A ja miałam wczoraj naprawdę wspaniały dzień. I myślę, że to nie tylko temu, że wczoraj świeciło słońce, tylko dlatego, że ludzie, o których spotkałam, uczynili ten dzień takim właśnie miłym poniedziałkiem. I pierwsze zaczęło się od tego, że moja córeczka zgubiła skarpetkę i jakaś pani zaczepiła nas i mówiła: proszę pani, chyba pani zgubiła skarpetkę. O, ja wiem, jak to jest, ja też mam dzieci. I od razu zrobiło mi się milej. No. Po pół godziny noszenia na rękach mojej córeczki, która się zbuntowała i obraziła na wózek z powodu ząbkowania. Później byłam na stacji benzynowej. Nie na stacji benzynowej, tylko na myjni. Tak, na myjni. Z tego względu, że w niedzielę wybrałam się na długi, daleki spacer i weszłam w jakieś pola i niestety wjechałam wózkiem w minę. Nie przeciwpiechotną, ale którą zostawił jakiś piesek, więc musiałam jechać na myjnię pierwszy raz moim wielkim wózkiem. I na tej myjni oczywiście nie miałam drobnych, ale pisało, że można płacić kartą. Przykładam tą kartę, nie działa, przykładam, nie działa. W końcu jakiś bardzo miły pan podszedł i mówi, że kartą to nie działa, proszę pani, jak pani nie ma złotówki, no to nie pójdzie. Ja nie mam złotówki, nie mam niestety żadnych drobnych pieniążków. Mam całe 10 zł. A pan mówi, to ja pani rozminię.
Gdzieś poleciał ten pan, ja się przestraszyłam, że może mi chce to 10 zł po prostu zakosić, a to nie, wrócił po chwili, rozmienił mi, pomógł mi w ogóle obsłużyć tą maszynę i koło zostało umyte. Bardzo dziękuję i temu panu, i tej pani. I jeszcze chciałabym podziękować wszystkim, których spotkałam i się tak ładnie uśmiechali do mnie i do mojej córeczki. I chciałabym też podziękować pani, która w Biedronce przy kasie, spoglądając na mnie i na moją córeczkę, mówi: no, to może ja pani dam te naklejki, bo widzę, że tu jest dziedzieś. I dostałam naklejki na słodziaki, świeżaki, na maskotkę. Także bardzo się cieszę, bo jeszcze kilkanaście punktów i może będę miała maskotkę dla córeczki. Chociaż przeczytałam, że jak jest 15, to już można książeczkę, a nas... Obecnie książeczki zaczynają bardzo interesować. Ale do rzeczy. Może, żeby ten filmik nie był taki bez składu i ładu, taki o wszystkim i o niczym, to tak właśnie wczoraj sobie pomyślałam, że fajnie jest zbierać dobre uczynki i fajnie jest, niezależnie od tego, kim jesteśmy, starać się właśnie być dobrymi ludźmi, być dobrymi ludźmi dla siebie i dla innych. Bo dobro powraca. I dla każdego muzułmanina nawet uśmiech jest dobrym uczynkiem i nawet uśmiech jest tym darem jakąś jałmużną, czy właśnie czymś, dzięki czemu możemy uzyskać ten dobry uczynek. I wieczorem jeszcze tak przed spaniem sobie czytam różne hadisy. Hadisy to są wypowiedzi proroka. I natrafiłam na taki piękny hadis, który chciałabym Wam teraz przeczytać. Aha, oczywiście się gdzieś zagubił, ale już mam. I prorok Muhammad, pokój z nim, powiedział: dwie cechy Allah ukochał w człowieku. Dobre zachowanie i szczodrość. Dwie cechy Allah znienawidził w człowieku. Złe zachowanie i skąpstwo. Jeśli Allah chce dla człowieka dobra, to czyni z niego narzędzie do zaspokajania potrzeb ludzi. Więc kiedy jest trudno i kiedy inni ci pomagają, ciesz się, bo jesteś dla nich narzędziem do uzyskiwania dobrych uczynków. A kiedy inni proszą cię o pomoc lub kiedy pomagasz innym, ciesz się, bo to Bóg stwarza cię narzędziem do zaspokajania potrzeb innych ludzi. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że w dzisiejszym dniu będziecie tymi narzędziami do zaspokajania potrzeb innych ludzi, ale też, żebyście spotkali innych, którzy będą Wam pomocni. Życzę Wam dużo uśmiechu i dużo słonka. Assalamu alaikum, do zobaczenia.